mieszkańców, wspólnotę całego społeczeństwa naszego. Jeszcze raz wszystkim, zwłaszcza gościom dostojnym, zacnym, ważnym, dziękuję za obecność. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, niech stąpi na te budynki, na tych wszystkich, którzy będą tu pracowali i którzy będą tu uczęszczali jako uczniowie do tej szkoły. W imieniu uczniów i nauczycieli tej szkoły dziękuję naszym władzom. Obszerna, piękna, pięknie zrobiona, chyba będzie służyć różnym celom. Gimnastyce, pewnie i życiu kulturalnemu Czarnego Dunajca.